Waldemar z Rolnik szuka żony, uderza w Ewę. Zawdzięcza mu wszystko, co teraz ma. Tak, żałuje. Waldemar z Rolnik szuka żony, nie odpuszcza swojej niedoszłej partnerce Ewie. Tym razem stwierdził, że 30-latka osiągnęła niemałe korzyści, spotykając się z nim w programie TVP. Rolnik szuka żony. Nieoczekiwany zwrot akcji. 10. edycja Rolnik szuka żony okazała się ogromnym zaskoczeniem. W finale okazało się bowiem, że wiele par, które utworzyły się w czasie trwania programu, rozpadły się wkrótce po tym, jak na planie padł ostatni klaps. Mowa tu między innymi o Waldemarze i Ewie, którym nie udało się stworzyć trwałej relacji. Mężczyzna ostatecznie związał się z Dorotą, kandydatką, którą odrzucił podczas show. Konfrontacja z 30-letnią śpiewaczką, która miała zostać jego partnerką, do której doszło w ostatnim odcinku, nie przebiegła pomyślnie. W finale 41-latek nie krył, że dokonał złego wyboru, wybierając Ewę jako swoją ostateczną wybrankę. Ta z kolei zarzucała mu, że patrzył na nią powierzchownie i niegrzecznie zachowywał się wobec jej rodziców. Rolnik szuka żony pomoże w karierze Ewy? Ewa dała się poznać widzom Rolnik szuka żony jako utalentowana śpiewaczka, która swoją pasję łączy z życiem zawodowym. Uczestniczka show próbowała nawet zrobić ogólnopolską karierę. Wystąpiła w trzech programach talent show Mam Talent, Szansie na Sukces i Disco Star, jednak bez powodzenia. Nie da się ukryć, że to właśnie reality show TVP zapewniło jej największą rozpoznawalność. Waldemar zdaje się wietrzyć poctę, o czym nie omieszkał poinformować swoich sympatyków w mediach społecznościowych. Jego słowa z pewnością zabolą niedoszłą partnerkę. Waldemar promował Ewę? W sesji QA zorganizowanej w mediach społecznościowych Waldemara, jedna z internautek zapytała mężczyznę o to, czy żałuje, że wypromował Ewę. Ten nie miał żadnych wątpliwości. Tak, żałuję, że Ewa poprzez moją osobę wypromowała się w programie. Mam swoją teorię na ten temat. Osiągnęła to, o co jej najbardziej chodziło, zyskała największą rozpoznawalność niż podczas udziału we wcześniejszych programach muzycznych, w których brała udział do tej pory. Rolnik dał 3-miesięczną promocję, która się opłaciła, orzekł Rolnik. Czyżby Waldemar podejrzewał, że Ewa nie szukała, Rolnik szuka żony, miłości, a jedynie rozgłosu, który pomógłby jej w karierze? Kropka. Niewykluczone, że do sprawy zechce się wkrótce odnieść sama zainteresowana.